Teleprompter jest bardzo przydatnym narzędziem. Jest trochę jak napęd na cztery koła. Nie zawsze go potrzebujesz, ale dobrze go mieć. Obiecałem ostatnim razem, że zdradzę kilka sekretów pracy z teleprompterem. Kilka trików prezenterskich. Pierwszy to kontakt wzrokowy. Postaraj się, aby teleprompter był ustawiony na wysokości Twojej twarzy. Chodzi o to, żebyś utrzymał kontakt wzrokowy partnerski z odbiorcą przekazu. To wzmacnia szczerość, otwartość. To oznacza, że jesteś bardziej wiarygodny. Drugi, po prostu wyczyść szybę telepromptera. Szkło telepromptera i obiektyw aparatu szybko się brudzą. Nie chcesz wyglądać, jakbyś mówił przez mgłę. Pamiętaj o smugach. Wykorzystaj ściereczki z Zirchy. To optymalne narzędzie. Trzeci trik to oświetlenie. Tak samo jak w czasie wideokonferencji, tak i tutaj, zadbaj o dobre oświetlenie. Sprawdź, czy światło jest równomierne i czy pada równo na twarz. Sprawdź, czy lampy nie odbijają się w Twoich oczach lub w okularach. Podpowiedź z mojego własnego doświadczenia. Korzystaj z lamp tzw. softboxów. Unikaj tzw. ringów. Czwarty trik. Dopasuj wielkość liter do odległości. To truizm, ale często o tym zapominamy. Im dalej stoisz, tym większą czcionkę zastosuj. Piąty trik, na dzisiaj ostatni. Dopasuj szybkość teleprompera do swojej szybkości czytania. Człowiek potrafi zrozumieć nawet 400 słów na minutę, ale większość z nas jest przyzwyczajona do tempa mówienia i tempa czytania na poziomie 120 do 130 słów na minutę. Ty masz swój styl, masz swoją ekspresję, masz swoją mowę ciała. Sprawdź te parametry. Kiedy dopasujesz tempo przewijania tekstu, nie będziesz musiał wykorzystywać żadnego pilota do teleprompter. Będziesz miał wolne dłonie. Dzisiaj zaprezentowałem 5 podpowiedzi. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Kiedy korzystasz z teleprompter'a, będziesz zobowiązany do zastosowania ponad 50 takich zasad. Na razie trzymam za Ciebie kciuki i życzę udanych wystąpień publicznych. Do zobaczenia!